Zareklamuj mnie od ksenki. No właśnie włączyłem nagrywanie. Okej, okay, no to witam was wszystkich. Gadam ksenka. Witam was w moim let's playu z gry GTA San Andreas i będziemy kontynuować naszą zgrywkę. Mam dzisiaj gościa, którego możecie znać z kanału Ksenki Lary. Jest nim... Hello. Ja? Tak. Patryk. Wypożyczyła mi go ksenka za jedzenie. I będę z nim nagrywał. No to jak już mówimy o GTA, no to mów, czy grałeś w jakieś GTA kiedyś? Grałam ich bodajże w trójkę ostatni raz. No, dziwna, taka szara bura i tak dalej. No właśnie super było, a nienawidzę kolorowych gier. No to w Mario byś nie pograł, nie? No nie bardzo, oczy mnie bolą, w ogóle to jest straszne. Noś kwiaty we włosach, to teraz jest filmik, to sobie pooglądamy. Lubię komentować filmiki. Spoko. No właśnie, bo ty nie grałeś w tym czasie, no to w każdym razie babka nam dała jakby klucza do garażu i okazało się, że jest taki ujebany trochę. Jest. Jestem póki co pochłonięty ich wzorowym językiem. Ja tam mówię tak. Spokojnie, ja nie mam nic przeciwko obrotniki w karyzmie. I Kendall, ta jego siostra jest super. Szkoda, że taką małą rolę ma. Strasznie jest potwory z Silent Hill. No przestań. Naprawdę. A Silent Hill wyszedł wcześniej i miał lepszą grafikę, nie? Co ciekawe. No ale naprawdę przypomina mi Krausera z tego Silent Hill 3. W sensie zasysacz? Bo ja nie, ja mam swoje nazwy na te potwory, wiesz? Ciekawe jakie? No na przykład na te z takimi długimi rękoma to są zasysacze. No wiadomo, mama, to pielęgniarka. Psy. No jeszcze tam jakieś są. Już nie pamiętam też. No ten jest oczywiście jak zawsze najarany, ten. Z tą opaską na ubiorę. No, opaska. Też mam opaskę, ale fioletową. No, dziwny kolor jak dla mnie. Uwielbiam fioletowy, spadaj. Okej. Okay. Dobra. No i jeszcze jakieś tutaj kolejne filmiki. A chyba kojarzę tą misję. Now they try and make ends meet by taking any old shot. Nie bardzo, nie grałem w San Andreas. No to szkoduj, żałuj, bo to jest według mnie najlepsza część. Bo no trójka jest taka szara. Robię gry z samochodami, teraz tak nie... Co, co? Jeszcze raz? Słucham? Jeszcze raz powtórz, bo nie usłyszałem. Jak byłem młodszy, to robiłem gry z samochodami. Obecnie tak. No to nie chodzi o samochody. Pierdziele, bo bym w policję wjechał, już bym miał przesranę. Ja tego nie chcę iść na prawko. To co? Bo cię przerywa coś. Powtórz jeszcze raz. Ciebie również. Mówię, że dlatego właśnie nie chcę iść na prawko, bo jak widzę jakieś no. Słuchaj, mi powiedziała Ewa i kilka jeszcze innych osób, że nawet jakbym miał prawo jazdy, to by ze mną do samochodu nie wsiadł. To wiesz, będę zawsze... Nie dziwię się jakoś. Będę samotny jechał zawsze. Agresję. Ale nie, po prostu, ja się na prostej drodze... No, widzisz właśnie. Ale czy... Ja po prostu nie umiem jeździć, jak w grze nie umiem jeździć, to dopiero w normalnym. Kurde. Wzorowy kierowca z siebie był. No tak, no, taki w ogóle koło. Kurcze, jak tu wyjechać? Nie no, super. Siege. Bardziej niż senka w Tomb Raiderze. O kubia pier... Pali się, czy nie? Aha, dobra, nie bym się, że się pali. Nie, wiesz co, strasznie chaotycznie nagrywam GTA. Kurde, no jedź. Nie no, ja pierdzielę, nie wierzę. W ogóle nie powiedziałem, która godzina, mogłabyś z łaski swojej powiedzieć, którą godzinkę mamy? 11 po 22. Okej, dziękuję. Już mi gardło wysiada, no po prostu genialnie. Spokojnie, ja będę zabawiać swoich widzów. Tych małych i tych dużych. Widzowie, bójcie się. Na pewno będzie przyzwoite zabawianie. No, wiesz co, pedofil małych i dużych, no. To mogą oglądać. Ała, naprawdę mogą oglądać duże. Jakieś ośmiolatki. Okej.
Dobra. O, to jakaś cysterna jest. Dobra, wjeżdżamy w czerwony punkcik. Tu mamy jakiegoś gościa, który... Capstock. I oglądamy film. Hey, Jethro! On... On ma mokre między nogami. Nogami? No właśnie, to jest dziwne, się go zeszczą. A, to pewnie olej samochodu albo coś. Jasne, albo coś jeszcze innego tu może. Okej. Jakaś stacja tutaj jest. Powiedziałby to głośno. No to możesz, no możesz. No, bez przesady, ja tutaj jakiejś cenzury nie robię na moim kanale. Co? Okej, dobra. Gdzie jest ten szpital zasrany? Aha, tu, dobra. A przeszedłeś całe GTA 3? Wydaje mi się, że tak. Wydaje ci to, jaka była ostatnia misja, którą pamiętasz? Ja pamiętam jedynie początkową misję, szczerze mówiąc. Aha, no to bardzo daleko musiałeś zajechać. Spadaj, naprawdę. Pierwsza misja, o, koniec gry już. Przeszedłem ją. Słucham? Pierwsza misja, o, przeszedłem, koniec gry, tak. Nie, no naprawdę, zazwyczaj pamięta się początek. Ja w trójkę grałem, jak miałem, nie wiem, 16 lat, 15. No to może... kurczę, to nie tak źle. To ja pamiętam grę, która... Jak miałem 4 lata, jak ja patrzyłem... Jak... Znaczy, wiesz, to zależy od gry. Ja akurat GTA o tyle ciekawie, że lubiłem sobie jeździć samochodem po mieście i rozjeżdżać prostytutki. No... Ja pamiętam, że zawsze jak walnąłem prostytutkę, to tego bohatera po jajach kopała. Ja wpisywałem sobie kod, żeby zmienić obraz postaci i zawsze przybierałem postać prostytutki. No nie, no to ciekawe pomysły. Nie wiem, zawsze ale... lubiłem udawać prostytutkę w GTA. Chodziłem sobie ulicą i czekałem, aż mi ktoś zabierze. Ja zawsze jako babcię robiłem i udawałem szaloną babcię za kierownicą. Ratusz. I lubiłem też wpisywać sobie kod, żeby wszyscy siebie nawzajem atakowali. Zawsze gdzieś wchodziłem wysoko na budynek i obserwowałem rozruch. W ogóle tu jest tęcza, chciałbym zaznaczyć. Jakaś dzielnica, no, specjalna. Uważyła. Specjalna dzielnica. Okej. Okay. Tak. I jesteśmy w szpitalu. No, moja mama na pewno tutaj będzie. What are we here for anyway? Nothing. Po nic. Oh, don't look. Cover your face. Think about a yellow rubber duck. You tripping again? Nie kojarzę tej misji. Myślałem, że to jest inna misja. W ogóle fajne bruszcze tam zwisają jak w Peru z numeru 1. No właśnie, mało zmodernizowany ten szpital. Dobra, jadziemy dalej. W ogóle, nie wiem, mam tylko 22 klatki na sekundę. Mój wpływ. No tak. Traps nie udźwiga mojej urody. Raczej urody mojego głosu nie potrafi udźwignąć. Masz tekstury takiej wysokiej jakości, że tyle ramu nie zżera, że kurde. Tak. Mam wysokie wymagania. No. Za wysokie jak na mój komputer. Dude, Dwayne, man, hot dog business. Dobra. Akcent co udźwignęło? Twoje wymagania? Chyba owszem. No tak, bo to Ksenka, wiesz, zawsze na najwyższych tych, nie musi mieć. No owszem. Kurde. To pewnie jeszcze cię w 3D miałem. Dobra. W ogóle w międzyczasie, jak zrobię króciutką przerwę, będę musiał iść po wodziankę, bo ja tu po prostu uschnę. Spokojnie. Ksenka zanim mnie za poczucie humoru na jej filmikach. No ja obejrzałem wszystkie z tobą filmiki. Mi się bałem, obawiam. Wy czy widzicie, proszę tu widzów, bo jak, bez jakichś tam dziwnych skojarzeń, tak? Bo ja mam bardzo widzów takich o rozległej wyobraźni. O, lubię takich. Okej, okay, dobra, to ci podeślę do niektórych te namiary. To niech podeślij im moje namiary. Okay, na anonsa. Okej, okay. I teraz na jakąś stację policji. Ja pierdzielę. O, ale czołówka. Jak normalnie to już wszyscy zginęli, nie? Tak. Ale w tej grze... No kurde. Muszę się nauczyć jeździć, słuchajcie. Jakie oczy ma wielkie, ja pierdzielę.
Takie normalnie, jakby ktoś mu, nie wiem, nie powiem co, wetknął, gdzie mu... Z zaskoczenia. Jakieś dźwięki tutaj? Może ja podrzucę taki jeden specjalny plik, no bo mojego let's playa, co? Jako taki link. Nie, ani się wasz, bo zrobię z ciebie, nie wiem. No, co? Nie wiem, każe się ksence. Okej, okay. Jak to by powiedziała moja przyjaciółka Dominika, don't expose yourself. Mi tak powiedziała ostatnio. I agree with her. Ajku, dobra. Muszę ją namówić na vloga, jak będzie okazja. No naprawdę, ten vlog... To... Nawet sobie ostatnio włączyłem, to się śmiałem z własnego, kurczę, let's playa. Kurde, kto mi się cały czas na tym zasranym Skype'ie tam wyświetla? Mam za dużo znajomych, muszę... Zauważyłem. Mam za dużo znajomych, muszę pousuwać. Pewnie połową, to tak już nie gadam od 10 lat. No ja dlatego założyłem od nowa Facebooka, bo chciałem się pozbyć plepsu ze starego konta. To dobrze, że mnie nie usunąłeś. Czuję się zaszczycony. Okej. Okay. Prawidłowo. Dobra, no to jesteśmy w jakiejś Garcii. Po włosku. Ładnie tutaj. Pierdolony helikopter. O nie. Teraz mi się przypomniała misja. O, ja nie mogę. Leave me alone, Berkeley. This is stalking. Nie wiem, ale gra głosowa w trójce była lepsza, aktorska. Wiesz co, bo tutaj jest taki, nie wiem czemu, niższej jakości jakoś nagrane. No jak przez... Tak bardzo przetworzone te głosy brzmią. No. W filmikach, to w tych cutscenkach, to jest o wiele lepiej. Nie wiem, jakoś tak niższej... Ja pierdzielę, zaraz mi gado usiądzie. W tej... Oszczędzali pewnie miejsce na no, dysku, na może płycie. Bo to się na jednym DVD zmieściło, nie? A, ono? To z pewnością oszczędzali. No. A wiesz, a na przykład Silent Hill, kurczę, pewnie skompresowali go bardziej, nie? Zresztą na przykład są tekstury w jakości 4000 coś na 4000 coś, nie? W trójeczce. I są takie, że nawet mój się komputer ścina przy nich. No, czasami momentami też się faktycznie ścina, ale powiem ci, że błyskotliwa header to mnie czasami załamuje. No, jest za śliczne, żeby być za mądro, hey, tak powiem. Nie no, ale naprawdę, stoi przy tamie krwi i mówi this is blood. Wow, odkryła Amerykę, błyskotliwa, jak nie wiem. 16-latka, nie? O, idzie Kendall, jedna z fajniejszych. Ona mi trochę moją siostrę przypomina. O Boże. Closer z Silent Hill. Ale ona ma brodę na ramiona. To. Niskiej jakości buzi. Ja, przypominam jakąś marną imitację Riany. No wiesz co, jeździsz tak po biednej Kendall. Nie wolno. Bo ten Meksykanin się na ciebie rzuci, bo to jest jej chłopak. Uważaj. Z jej chłopakiem mogę... Okej, okej. Okay, okay. Nie wytnę tego. Bez skojarzeń. Jasne. Tak, pan Patryk jest bardzo otwarty na propozycję. Misja wykonana i za to nie dostaliśmy. I teraz taka mała dygresja. Zobaczycie, że z każdą misją ten nasz garaż będzie się tutaj rozwijał i naprawdę będzie... Coraz ciekawiej i coraz lepiej. Także ja sobie zapiszę, sprawdzę jak ktoś... No kurde, telefon jak na złość, no ale dobra, posłuchajmy kto tam będzie brzęczał. O nie, jak ja go nienawidzę. Jak go po prostu tego głos słyszę, to bym normalnie mu kawicę podciął, naprawdę. Wyślij go do ksenki na tresurę. Oj, to nie przeżyje. Za słaby psychicznie i fizycznie na pewno. Ksenka by go zmiotła z powierzchni ziemi. Kurde, deszcz, śnieg pada. Deszcz pada. Dobra, to słuchajcie, sprawdzę jak to się nagrywa i zaraz do was wracamy.